Władze Suwałk podpisały umowę o współpracy z ukraińskim Tarnopolem. Uroczyste spotkanie odbyło się w ostatnią sobotę w Urzędzie Miejskim. Delegacje z partnerskich miast zza wschodniej granicy przyjechały do nas, by świętować Dni Suwałk. Wśród gości ze wschodu byli prezydent Tarnopola, delegacja z litewskiej Olity, a także przedstawiciele łotewskiej Amaty, Czerniachowska z Federacji Rosyjskiej, Poti w Gruzji i Wołkowyska na Białorusi. Samorząd suwalski już od lat prowadzi konsekwentną politykę otwarcia na zagranicznych sąsiadów. I jak zaznaczył prezydent Czesław Renkiewicz, nie są to lata stracone. Miasto wiąże spore oczekiwania z umowami partnerskimi. Żebyśmy mogli nie tylko jako władze naszych miast współpracować, ale również, żeby mogli nasi mieszkańcy być ze sobą, realizować różne przedsięwzięcia, projekty. Już nie mówię tutaj o jakiejś turystyce takiej zakupowej, handlowej, którą mamy w tej chwili z Litwą, bo rzeczywiście 30% handlu, suwalskiego handlu opiera się na klientach z Litwy. Taki jest stan rzeczy dzisiaj. Najnowsza umowa zawarta została z władzami Tarnopola. Żeby wykorzystywać to wszystko, co jest możliwe w ramach tej integracji takiej europejskiej, możliwości również pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację różnych przedsięwzięć, na realizację różnych projektów. Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj sformalizować naszą współpracę pomiędzy Suwałkami a miastem Tarnopol. Tarnopol to jest takie większe miasto, bo macie ponad 200 tysięcy mieszkańców. Dla nas to też wyzwanie, żebyśmy mogli w jakiś sposób dorównać wam, nie tylko co chodzi o liczbę mieszkańców, ale o potencjał. Jak zauważył Czesław Renkiewicz, europejskość tej części świata jest u nas odczuwalna otwarciem granic. Ukraina, szczególnie mniejszości narodowe, od dawna są obecne na Suwalszczyźnie. Mamy nadzieję, że może gdzieś tam przyjdzie taki moment, taki czas, że tych granic nie będzie. Z Białorusią również mamy granice, ale są dobre warunki, chyba coraz lepsze warunki do tej współpracy, nie ma już długich kolejek chyba na granicy. No i oczywiście Gruzja jako kraj gdzieś tam odległy, piękny, wspaniały, serdecznymi ludźmi, ale również tam dostrzegamy duże możliwości w zakresie naszych kontaktów. Umowa z Tarnopolem zobowiązuje strony do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie unijne. Najbliższe działania to budowa suwalskich bulwarów, kupno dwóch autobusów hybrydowych dla komunikacji miejskiej. Wnioski mają dużą szansę na uzyskanie wsparcia z projektu Polska-Białoruś-Ukraina.